Cześć, dzień dobry, nazywam się Paweł Pliszka, jestem kaskaderem filmowym. Przede wszystkim kocham to, co robię i zajmuję się już tym od ładnych kilkunastu lat. Mam wspaniałych ludzi, z którymi pracuję. Ci ludzie zrzeszeni są w Szkole Kaskaderów, jedynej akademii w Polsce. Jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć, układać, realizować sceny walk. Nasza praca przy The Witcher będzie polegała na tym, żebyśmy najpierw ułożyli całą choreografię, co będzie trwało około 2 tygodni, tak przewidujemy. Następnie będziemy mieli następne 2 tygodnie, by całą tą choreografię wbić sobie do głowy i wykonywać ją perfekcyjnie. Następnie około tygodnia zajmie nam złapanie tych ruchów za pomocą technologii motion capture. Uzyskamy tym niesamowitą realistyczność ruchów. Zależało nam, żeby stworzyć jak najbardziej realistyczny styl walki Wiedźmina. Posługiwaliśmy się tutaj traktatami średniowiecznymi, między innymi, jak i również innymi systemami walki. Generalnie postaramy się, żeby walka była jak najbardziej widowiskowa. Również będziemy korzystali z pomocy linek, żeby troszkę wprowadzić niesamowitości w nasze ruchy. W końcu Wiedźmin był mutantem. No i pokażemy, jak to się robi najlepiej. Nazywam się Adam Badowski, że Wiedźmin odpowiadam za grafikę. Moją rolą przy nagrywaniu animacji w czasie sesji mocap było zachowanie wizualnej spójności systemu walki z całym światem wiedźmińskim. Świat jest dojrzały, brutalny i taka miała być walka Wiedźmina. Praca koncepcyjna, jaką wykonaliśmy przed wejściem do studia, była ogromna. Tworząc system walki do Wiedźmina, oparliśmy się na doświadczeniu kaskaderów i profesjonalnych fighterów, mistrzów miecza. Dzięki nim stworzyliśmy niepowtarzalny, widowiskowy system walki. Naszym celem było zaprojektowanie systemu walki wykorzystującego wszystkie elementy tradycyjnego RPGa, ale z nowym, świeżym podejściem. Stworzyliśmy system inny niż w dotychczasowych grach RPG. System ten bardziej angażuje gracza w to, co dzieje się na ekranie. Żeby osiągnąć ten cel, musieliśmy przygotować ponad 200 animacji w technice motion capture. Powstała ogromna ilość animacji i te właśnie animacje trzeba było następnie przetworzyć. I tu, tutaj w tym miejscu wkracza do akcji animator. Wszystkie animacje walki powstały przy użyciu systemu motion capture. System działa w ten sposób, że aktor, którego ruchy są zgrywane, ubiera czarny kombinezon i na ten czarny kombinezon przytwierdzane są markery. Ich pozycja jest w przestrzeni przechwytywana jest przez zestaw kamer umieszczonych dookoła aktora. Cały ten ruch przenoszony jest do komputerów, które nadzorują całą pracę systemu.
pracowaliśmy nad animacjami przez bardzo długi czas. Praca generalnie polega na tym, że ruchy i sekwencje, które zdołaliśmy wychwycić, nie są ostatecznym rozwiązaniem. Animator musi taką animację wyczyścić, a następnie przerzucić na szkielet. Style wiedźmińskie oparte są na różnych prawdziwych stylach walki. Wymieniłbym tu Aikido, traktatową walkę na miecze średniowieczną, japońskie style walki wręcz, walka liczna. Taka praca. Każdy z ciosów ma niepowtarzalny element. Czasami jest to widoczne na pierwszy rzut oka, czasami są to niuanse. Natomiast wprawne oko gracza po pewnym czasie wychwyci te cechy szczególne ciosów i myślę, że będzie mu to sprawiało dużą frajdę. Finishery to bardzo mocna strona gry Wiedźmin. Jest to sposób kończenia walki. Są brutalne, krwawe. Służą do tego, żeby załatwiać tych złych. W tworzeniu efektów dźwiękowych do gry trzeba przede wszystkim wykazać się pomysłowością. Wiedźmin wymaga wielu takich dźwięków, które nie występują w naturze lub jest je po prostu bardzo trudno nagrać. Dlatego trzeba wpaść na pomysł, jak to zrobić, by w warunkach studyjnych uzyskać taki efekt, który będzie pasował do gry i w który gracze uwierzą. Mamy na przykład w Wiedźminie sytuację, w której jeden z głównych przeciwników Wiedźmina konsumuje stwora, jednocześnie jest zaskoczony przez Wiedźmina zachodzącego go z tyłu. Dzięki ugotowanemu makaronowi, mieszając właśnie w garze z ugotowanym makaronem, udało mi się uzyskać dźwięk grzebania w szczątkach. Kostki lodu posłużyły za dźwięk łamania kości. Natomiast łyżka do butów, szurana o betonową płytę, pięknie zasymulowała efekt tarcia mieczem o ścianę. Bardzo długo zastanawialiśmy się, jaka powinna być muzyka w grze Wiedźmin. Wiedźmin według nas jest taką postacią mroczną, jest taką postacią, która gdzieś tam wewnętrznie cierpi, która po prostu ciągle jak gdyby nie jest pogodzona z faktem bycia Wiedźminiem. Zdecydowaliśmy się przede wszystkim na użycie folkloru celtyckiego, który według nas jest taki najbardziej klimatyczny, najbardziej mroczny, ale doszliśmy do wniosku, że taka nasza dusza słowiańska i przekazanie również tego w muzyce będzie również dobrym pomysłem. Muzykę w grze można by było właściwie podzielić na dwa rodzaje. Muzyka ilustrująca otoczenie, tworząca atmosferę danego miejsca i jednocześnie muzyka bitewna, która ma nadać
tempo i pompować adrenalinę podczas walki z przeciwnikami. W przypadku muzyki bitewnej skupiliśmy się przede wszystkim na sekcji rytmicznej, żeby ona była potężna, żeby dawała czadu, jak to się mówi. Dzięki temu gracz poczuje ten dreszczyk emocji, to właśnie napompowanie adrenaliną, że jest w sytuacji niebezpiecznej, że musi walczyć o życie i musi jednocześnie pokonać te wszystkie stwory. Udźwiękawianie gry komputerowej całkowicie różni się od udźwiękawiania filmu. Na czym te różnice polegają? Jeżeli mamy do czynienia z filmem, to mamy zamkniętą całość. Wiemy, jak się zaczyna, gdzie jest moment kulminacyjny, jak się dana rzecz kończy. Jeżeli chodzi o grę komputerową, to w tym, co teraz na przykład nagrywamy, jest tak, że akcja idzie wielotorowo, w zależności od tego, którą opcję wybierze gracz. Więc na dobrą sprawę nie wiemy, jak to będzie działało już w samej grze. Czyli mamy jakiś dialog bazowy, z którego są wyjścia na poszczególne fazy. Jeżeli na przykład chodzi o starcie dwóch bohaterów, może być tak, że oni się będą zabijać, może być tak, że numer jeden zabije numer dwa, albo numer dwa zabije numer jeden, albo odstąpią od konfliktu. Czyli na przykład pogodzą się. Albo przerwie im coś zupełnie innego. Tego nie wiemy. Dlatego przy udźwiękawianiu gry trzeba wziąć te wszystkie opcje pod uwagę. Ale także trudność polega na tym, że mamy ten dialog bazowy, czyli jakby wyjście do tych różnych możliwych sytuacji. I to wyjście musi jakby pasować do tego, co się będzie działo dalej. Czyli bohater musi być tak zagrany, żeby pasował do reszty. Będzie go zabijał, czy ucieknie mu, czy zrezygnuje z zadania. No, tego nie wiemy. To jest między innymi jedna z trudności. Ja byłem nad morzem ze swoją rodziną i dostałem telefon od Eli Bednarek, z którą już pracowałem wiele razy wcześniej, że jest casting, że właściwie sprawa jest zdecydowana, no ale jeszcze chciałaby przysłuchać mojego głosu. Ma takie podejrzenie, że mógłbym się przydać akurat do jednej z postaci. I umawialiśmy się chyba trzykrotnie, ja nie bardzo miałem kiedy, nie byłem w Warszawie, potem byłem, ale miałem zdjęcia, więc nie miałem kiedy dojechać. I tak wpadłem w ostatniej chwili w przelocie, mając tylko chwilę na nagranie. Wszedłem do studia i dopiero tu się zorientowałem naprawdę, do czego jest casting. Więc nie mieliśmy żadnych szczególnych materiałów, tylko kilka takich zdań na płask. Wszedłem do studia, no i nagraliśmy pierwszą próbę. No i powiem szczerze, czekałem z dużą niecierpliwością, co się tam dalej zdarzy, jak to będzie wyglądało, czy się uda, czy się nie uda. I po pewnym czasie, mniej więcej po 3-4 dniach, dostałem telefon, że okej, przyjedź, to zrobimy jeszcze raz porządnie, bo chyba się spodobało. Więc przyjechałem, zobaczyłem intro, które jest zresztą świetne do tej gry. Zainspirowałem się tym intro. Oczywiście w międzyczasie odświeżyłem sobie Sapkowskiego. No i nagraliśmy i było fajnie. No i teraz siedzę w studio, rozmawiam z wami, a już część materiału w tej chwili jest nagrana. Znaczna część materiału. Dzisiaj pracujemy do godziny 9, w tej chwili jest godzina 16, a będziemy pracowali do 22, także to jest ciężki kawałek pracy naprawdę. Gram w Wiedźminie kilka postaci. Jedną z najważniejszych to jest Vincent. To jest facet, który jest gliną, a jednocześnie ma taką przypadłość, że kiedy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, psują mu się zęby przednie, staje się wilkołakiem. On z tym nie ma problemu, dlatego że chwyta przestępców i kiedy staje się wilkołakiem, jest to dużo prostsze. Natomiast jego otoczenie ma z tym problem. Namawiają go na to, że no, glinie nie przystoi, żeby takie transformacje nieładne. To jest jedna z tych postaci. Drugą jest czarownik. To jest troszkę nawiedzona postać, mówiąc kolokwialnie. Człowiek, który wierzy w coś, co okazuje się może niekoniecznie dobrą wiarą. Potem gram też takiego czarodzieja kanibala i dużo pomniejszych postaci. Mój udział w tym projekcie to nie pierwsza gra komputerowa, jaką przygotowuję. No, biorę udział w procesie przygotowawczym jako aktor.
No i moje dotychczasowe doświadczenia były nieco inne. Znaczy, tu jest wszystko kompletnie inne. Począwszy od tego, że znam całą historię, bo przeczytałem całą tę sagę Sapkowskiego. Niespecjalnie do realizacji, po prostu zrobiłem to wcześniej, a ponieważ no, dużo się o tym mówiło, zajrzałem do tego raz jeszcze. Po drugie, pierwszy raz mam taką komfortową sytuację, że mogę zadawać mnóstwo pytań realizatorom o to, co się dzieje z postacią w danym momencie i natychmiast dostaję odpowiedź. Łącznie z tym, że mogę się dowiedzieć, co było przedtem i co będzie za chwilę. No, z innymi projektami to jest tak, że najczęściej jest bardzo dużo niewiadomych, albo tutaj będzie odpowiedź na to tam, albo to będzie inny poziom. To zależy na co, na jaką opcję trafi gracz. No więc to tak powiedzmy neutralnie, ani tak, ani siak. Tutaj jest konkret. Jest dialog, bo to jest bardzo mocno rozbudowana gra w takiej warstwie literackiej również. No jeszcze się nie spotkałem z tak ogromną. W związku z tym jest ta przyjemność, że ja wiem, jaka jest odpowiedź i na jakie pytanie ja odpowiadam.